your opinion about the match? I'm very happy, very proud of my team. I think we prepare so good for this game and we can put alive everything that we prepare. We have some bad moments on the third set, but I think it was most because of us. A lot of like mistakes on the serve, on communication, reception. But anyway, for me, it's amazing to see how we can keep like a regular game all the time and we keep playing together. So for me, it was amazing feeling. This is the kind of game that I like to play, and we play amazing today. My team is like, huge congratulations. Thank was you. It a little bit easier to you play against Fenerbahce because you have other Brazilians there, you know them really, really well? Well, I think I can help with my coach with something to study. But easy, of course, no. They have like amazing players, huge block. So it was very, it's not easy. It was hard to play because I think, we, like I said, we play so good like inside of we study. But yes, of course, I know a little bit of the girls, but yeah. I think this don't make the easier game. So we can say, summing this up, that the good tactics was the key to this great victory. Or it wasn't just a birthday gift for Valentina? Both. I can say both. She asked for this gift. Yeah. So we have a lot of pressure today to give this gift for her. But we play really amazing. Like, we know that or we play 100% all the time against them or we cannot win. So we do this today. It was amazing. Okay. On the derby woods are coming. How do you feel before? Because this is a real big pressure for the club. Yes, this month I think we'll be pressure all the time. We have a lot of games in 3 days we are playing and all the time. And just important games. But it's just keep the focus. Like now we need to celebrate but in rest because we don't have time. So all the time is changing the key, thinking about the next game. So it'll be good. Muito obrigada. Proszę bardzo. Something happened today. Your expectation was to win, but you lost. What's happened? I really don't know. We practice our best all days. We try to improve day per day. But they played so well and they deserve this victory. And now we need to continue to try improve our team and practice a lot and make different in the next time. You lost as our team also against Stuttgart, but you lost 3-2 and Łódź 3-0. Yes. And I think today was big surprise. And your expectation is to go for the Final Four in World in Championship? I think for all the teams, the expectation need to be go to the Final Four. Because we need to work for this. And of course, lose is always a bad thing. But now we can't do nothing about this because it's the past. We need to focus in the present to make different in the future. And the fans don't disturb you? No, it's so good to feel this energy. It's good for volleyball. And then now we just need to keep our minds calm and focus what we can do different. I think in Brazil, it's atmosphere similar like here because Brazilian love volleyball. Yes, yes, I can feel this here. The fans really love volleyball and this is so good to play, you know, it's good. Thank you very much. Have a good trip home. Thank you so much. Cały zespół bardzo zadowolony, bardzo szczęśliwy. Czy jest to dla Was niespodzianka? Taka wygrana, można powiedzieć, wcale nie za trudna. Czy niespodzianka? Bardzo chcieliśmy sprawić tą niespodziankę dla wszystkich. Spełniło się. Myślę, że emocje tutaj górują teraz po tym meczu. Jesteśmy mega szczęśliwe. Wszystkie założenia taktyczne wypełniłyśmy. I to sprawiło też, że zespół turecki no, nie miał szansy się zahaczyć. Świetne bloki, świetne ataki. W pierwszym secie nie wychodziła za bardzo zagrywka, ale później jak się wstrzeliłaś, to po prostu pozamiatane. No tak, no głównym celem naszej gry dzisiaj była dobra zagrywka. Od drugiego seta to funkcjonowało tak naprawdę w pełni. Szkoda tego jednego seta, że gdzieś tam mentalnie uciekłyśmy. Dużo naszych błędów właśnie w końcówce z zagrywki. Ale poprawiłyśmy to szybko i tak jak powiedziałam, że w każdym elemencie tak naprawdę każdy element działał.
pierwsze miejsce w lidze. Czy tak będzie do końca? No, będziemy nad tym pracować, żeby tak zostało. Wiemy, jaki mamy cel też na ten sezon i będziemy się w pełni, tak jak powiedziałam wcześniej, tego trzymać, pracować więcej, bo wiadomo, że teraz będą ciężkie momenty i najtrudniejszy okres. A jakie macie te cele na ten sezon postawione? Tu na pewno strefa medalowa. Chciałybyśmy też coś w Lidze Mistrzyń ugrać. Mamy jeszcze Puchar Polski, także celów jest dużo na ten sezon. A jak znosicie tak częste granie? Bo i Puchar, i Liga, i Puchary Europejskie. Czy nie jesteście zbyt zmęczone? Bo często gra się tą podstawową szóstką. Trener też dużo wprowadza zmian. Myślę, że to jest urozmaicone. Jesteśmy też do tego przyzwyczajone. Granie, co tak naprawdę dwa razy w tygodniu jest normą. Także myślę, że tutaj nie będzie spadku form w tym sezonie. Czekasz już na reprezentację, czy jeszcze nie myślisz o tym? Nie, tutaj na razie do snu reprezentacyjnego jeszcze długa droga. Trzeba się skupić teraz na naszych celach ligowych i tego się trzymam. Ostatnie pytanie, wracając do reprezentacji. W reprezentacji jesteś już dawno. Czy ty widzisz różnicę między trenerem Stefano a poprzednimi trenerami? Atmosfera w drużynie, sposób obozów, atmosfera? Na pewno. Myślę, że to było widać gołym okiem różnicę w tym sezonie. No, tak naprawdę pierwszy raz miałam okazję pracować z tak dobrym trenerem. Była to dla mnie przyjemność. Mam nadzieję, że jeszcze się powtórzy po tym sezonie. Dużo zmienił pod względem mentalnym. Nabrałyśmy dużo odwagi i pewności siebie. I to też było widać na parkiecie. Dziękuję bardzo. Nie zatrzymuję. Odpoczywajcie. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Congratulations. Thank you. How do you find this match? You are one of the leaders this game. I mean, I am just so happy for our team. I think like there was like all the team that really fighted on the court, and even in the bad moments, which we for sure had, we came out together, and it was not like, you know, that one person would do something, but just we clean our mistakes together, and that was the most important thing, and we fight on the court really. I see that the atmosphere in your team is really very good. How do you find, because you are in the first season in Polish League, how do you find this place? I really like Poland in general because it's really similar to where I come from, just that my country is 10 times smaller or more. And also the people and the environment, like in basically, and I mean, I think everybody saw on the court that in the team we are like good friends, and like when it's difficult we help each other and we understand why we are here and why we like start this season and how we want to finish it. The first tournament was in Chamotowe. Do you remember it? Yes, yes. It was Amica Cup, and we make a live transmission on YouTube channel. And do you know who asked us most about the transmission and see this tournament? I would guess my father. Because he is volleyball fanatic, so yeah, transmission must be for him. He needs to see everything, follow everything. How long do you play volleyball? When did you start? I play since second grade primary school, so it's a long time. And now I'm doing this for 8 years, I think, professionally, mostly abroad. Why did you choose Poland as for the land for play? I mean, my first 4 years I spent in Italy, and then I went to Turkey, which I love also, but I wanted a different experience, like to see also how is the volleyball here. Just to take all the, you know, everything I can from volleyball, like I didn't want to spend just in one place my time. Can you compare now the leagues between Poland, Italy and Turkey? I think now... Or it's maybe too early? No, I would say that Turkish is definitely one of the most difficult ones in this moment. And Polish one, as I see, because we didn't still finish, and I would say that it's going up. So I'm very happy for Poland. Thank you very much. Congratulations on today's match. Thank you.
łatwe zwycięstwo, szalona radość po meczu. Jak to było na tym meczu? Myślę, że nie takie łatwe zwycięstwo, jakby mogło wyglądać z boku, bo okej, prowadziłyśmy gdzieś tam dużą ilością punktów, ale za chwilę tracimy też serią. Także cały czas musiałyśmy być naprawdę bardzo skupione na tym, co się dzieje z naszej strony, ale też po drugiej stronie sieci. I jeśli tylko byłyśmy skoncentrowane na tym, co mamy robić, naprawdę to dobrze wyglądało, bo wydaje mi się, że odrobiłyśmy zadanie domowe z tym, jak one grają, jaką mają taktykę u siebie na boisku, także naprawdę nieźle to wyglądało i cieszy wynik. Czy specjalnie taktykę przygotowałyście pod Fenerbahce? Bo powiem tak, kursy bukmacherskie skazywały was na pożarcie. Słyszałam o tym, że taki kurs właśnie był, chociaż chyba jeszcze większy kurs był na mecz Rzeszowa z Imoko, ale no prawda jest taka, że skazywali nas na porażkę, a tutaj piękne zwycięstwo, także mam nadzieję, że ludzie, którzy obstawili, to właśnie świętują. To ja za chwilę będą świętować. Fajna gra, grałaś dużo środkiem. Czy taka była taktyka właśnie, nagranie środkiem? Szczególnie wtedy, kiedy ty byłaś w pierwszej linii. A to było bardzo miłe, że Roberta jakby cały czas szuka gdzieś tego zagrania, ale to trzeba by było jej pytać, jaką ona miała taktykę na ten mecz, ale ewidentnie poprowadziła ten nasz zespół do zwycięstwa i zasłużenie dostała MVP, bo naprawdę często miałyśmy pojedynczy blok i mogłyśmy robić z piłką, co chciałyśmy, także no cieszy to. Mamy no najlepszą, jak się okazuje, rozgrywającą po pierwsze u nas w lidze, a jak się okazuje po drugiej stronie sieci jej koleżanka z kadry, która poszła niestety na ławkę, a u nas Roberta pokazuje, że gra naprawdę z bardzo dużym, wysokim poziomie. Niesamowite wsparcie kibiców. Szczerze mówiąc, nie widziałam jeszcze meczu siatkarskiego, gdzie kibice tak mocno dopingowaliby żeńską drużynę. Czy tak jest na każdym waszym meczu? Może nie jest tak na każdym meczu, ale zawsze dają z siebie maksa. Prawda jest taka, że jeżdżą z nami czasami tak licznie, że jesteśmy tak pozytywnie zaskoczone, że ich tylu przyjechało w swoim wolnym czasie, że naprawdę dziękujemy im z całego serca za to, że nas wspierają. Dzisiaj właśnie już gdzieś tutaj rozmawiałam z kimś innym w wywiadzie, że wszyscy praktycznie stali, można by było usunąć krzesła, bo nie były zupełnie potrzebne kibicom. Cały czas wiwatowali i skandowali, także no naprawdę, czasami się ma aż ciarki na ciele, naprawdę. Czy wy to słyszycie na boisku? Czy wam to pomaga? Czasami na boisku wiele rzeczy się nie widzi i nie słyszy, co się dzieje dookoła, ale ja mam to szczęście albo nieszczęście, że muszę siedzieć na ławce gdzieś tam w czasie meczu, bo zmieniamy się z libero, więc mam tą chwilę, żeby spojrzeć za siebie, przed siebie i poczuć tą atmosferę z zupełnie innej strony. I naprawdę to niesie i bardzo im za to dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, że zostałaś z nami aż do tej pory i zgodziłaś się udzielić wywiadu. Nie ma za co. Dziękuję bardzo. Super zwycięstwo dzisiaj. Jesteśmy wszyscy pod wrażeniem waszej gry. Czy spodziewałyście się zwycięstwa? Spodziewałyśmy się może troszeczkę trudniejszego meczu. Bardziej wydawało nam się, że nie do końca my będziemy kontrolować ten mecz, a wyszło na to, że przez cały przebieg tego meczu to my dyktowałyśmy warunki i ten drugi set to było tylko to, że my po prostu źle zagrałyśmy i gdzieś tam chyba myślałyśmy, że za szybko można wygrać 3-0 i dlatego to tak wyszło. Ale cieszę się, że mimo wszystko podniosłyśmy się i potrafiłyśmy dokończyć ten mecz z wynikiem za 3 punkty, bo no niestety, jeżeli chcemy myśleć o wyjściu z grupy, to po tym meczu ze Stuttgartem musimy wygrywać wszystko za 3. No właśnie, co się stało w tym meczu ze Stuttgartem? To wy tak słabo zagraliście? Czy Stuttgart jest taki mocny? Bo nie ukrywajmy, że Fenerbahce przegrało ze Stuttgartem w tiebreaku, tak? Dokładnie, no Stuttgart dysponuje bardzo dobrą zagrywką, bardzo dobrze taktycznie grają, więc jeżeli miały dobry dzień, my miałyśmy ten słabszy, no to gdzieś tam ten wynik się okazał no taki, jaki był i chcemy po prostu chciałyśmy dzisiejszym meczem pokazać, że to był przypadek i że my też tutaj się liczymy w tej grupie, a nie, że po prostu jesteśmy drużyną do bicia. Czy tam ręka była podłożona? Była. Była. Właśnie gdyby nie było, to bym się nie kłóciła, bo tak jak była w wcześniejszej akcji, okej, nie było, lekko dotknęłam palcami, ale tutaj była, dlatego moja reakcja była taka, bo to jest jakby, uważam, że to powinien wychwycić sędzia, który jest najbliżej, ale niestety wideo weryfikacja, dlatego
ale kolejna akcja, zdobyłyście punkt, wygrałyście cały mecz, więc nie miało to za dużego wpływu. Dokładnie, może troszeczkę energii weszło, że troszeczkę się zdenerwowałyśmy, więc nawet dobrze, że tak wyszło. No to dobra, to jeszcze coś dla złotowianek, które świetnie sobie radzą naprawdę w ligach wielkopolskich. Jakieś słowa od pani prezes klubu? Tak, one wiedzą, że jestem z nich dumna, że 22 mają ciężki turniej u finału Mistrzostw Wielkopolski, więc ja jestem naprawdę spokojna i wiem, że sobie dadzą radę. Zrobiły taki duży progres, że to jest coś niesamowitego. Będą w niedzielę na derbach, więc przyjeżdża cały autobus, więc się też cieszę, że będą mnie też wspierać. Życzymy sukcesów i do zobaczenia w Wielkopolsce. Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.